witam was w kolejnym odcinku naszego wyzwania biznesowego. Beata wzywa właśnie naszą pracownicę, bo tutaj mamy troszkę ludzi. Czekaj, nie olśniewaj. Tylko zwykłą sprzedaż. I niech ona sobie pracuje na kasie, a my się zajmiemy klientami na spokojnie. Myślę, że to takie w miarę dobre rozwiązanie. Gdzie ona jest? Tu. Spójrzę. Zarządzanie. Przydziel. Pracuje jako kasjerka. Tak zrobimy. Czy Genovefa ma jakieś rangi? Ona ma chyba tak na imię. O, ma raz, dwa, trzy rangi ma. To ona będzie naszym kierownikiem od razu, czekaj. O ile się da. Teraz. A nie. Jeszcze nie, ona ma za słabe te rangi na kierownika. Trudno, na razie niech pracuje jako kasjerka. Słaba z niej kasjerka. No trudno. W ogóle... Muzyka mi ucichła. Dziwne. Dziwna sprawa. No nieważne. W ogóle musiałam tutaj... Uuu, czy ty jesteś tą? Dziennikarką? Musiałam pozbyć się tych tutaj... półek, podestów, bo... Nie dało się uzupełniać normalnie towaru, tylko musiałam ciągle kupować te rzeczy. No a nie o to mi chodzi. Chcę normalnie uzupełniać to bez problemów. Koło na dworze nie ma, nie ma. Chodź tutaj do niej trochę. Nie wiem, wydaje mi się, że ta fustka nie działa, bo ten... Bo ona jest tak w te ścianki wstawiona. A chyba się tak nie da. O, tutaj ktoś przyszedł. Chodź tutaj, namówimy go na to. Już mu wiele nie brakuje. Kupił, ha. Super. Czy ona naprawdę jest tą dziennikarką, czy mi się wydawało, że ona ten notesik wyciąga swój? Nie wiem. Rzucać piłką? Nie. Ty, kobieto, co ci się nie podoba? Masz tutaj obok. Patrzcie, zobaczyła, że tu puste, to już nie. Smok, smok. Fajno, fajno. Gdzie ten... O, on jeszcze budę w te kurcze, to chyba... Chodź do niego. To będą duże zakupy. Czemu muzyka mi przestała grać? Tamtą trzeba na przerwę wysłać. Podchodzisz do niego, co z nim? Nic nie słyszę, nie wiem. Chyba nie gra ta muzyka. Dziwne. I znowu deszcz. O, nie, 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 nie. Becia. Nie to. Idź tam, odpraw swoje czary. Becia wyczarowała nam ładną pogodę, także możemy grać dalej.
Ja już nie wiem, czy to ja mam coś ze słuchawkami znowu. Czy to nadal jest tak cichutko, że ja nic nie słyszę. Dziwne to. Nie wiem, będę musiała sprawdzić na nagraniu. Chcę wysłać ją na przerwę, żeby sobie... Co ty tu robisz, Józefa? Muszę tutaj zmienić to, bo... Czekaj, nie. Nie wysyłaj, tylko... Zrób sobie przerwę. Kogo ona tu kasuje? Aha, Tom. No dobra. Odpocznij sobie. Zrób sobie tam siku, czy tam co tam potrzebujesz. Mogłam tu stawić jakąś lodówkę, żeby sobie można było coś zjeść. No, tutaj pani coś kupuje. O, słychać teraz muzykę. Muszę tu zmienić, żeby oni mi tu nie zbijali, bo... Naprawdę. No i tak zaraz zamykamy, mogłam wam wysłać do domu. No nieważne. Co ci się nie podoba? Co ci się nie podoba, hej? Kobieto. Co nie, kupuj to. O nie, Beatce się nie odmawia, moi drodzy. Nie odmawia się Beatce, nie. O, zapomniałam, że mamy przecież te motywacje całe i w ogóle. Dobra, to jutro sobie tego poużywamy. Co za wredna baba. Dobra, gap się w tą budę, gap. Nic mnie nie wyczarujesz. No teraz to się mnie przytula, opatrzcie ją. Co za babsztyn. Dobra, pokaż jej, co masz pokazać i... Wyślij pracowników do domu. Po czym zamknij lokal, w ogóle jak nasze gwiazdki. Dwóch gwiazdek nam brakuje do szóstego poziomu, a my już otrzymaliśmy dobrą recenzję. A dostaliśmy jakąś nagrodę? O, ja tego nie powiesiłam, no wiecie wy co? Jak ja mogłam nie powiesić? No jak? Skandal. Proszę bardzo. Co ja z tym zrobiłam? No nie wierzę, o tu leży, dobra. Mam nadzieję, że to jest od tego przedsiębiorstwa, bo... A w ogóle jeszcze telewizor mamy, spoko. Bo musimy sobie urządzić dom. Chodź Becia, jeszcze przyjmij pieniążki. No i dobra, moi drodzy, widzimy się jak zwykle dnia kolejnego, czyli zaraz do was wracam. Mamy, moi drodzy, drugi dzień. Batka otworzyła nam sklepik. Towar uzupełniony, wszystko jest pięknie. Tak. Czekamy teraz na klientów. Na razie nie wzywam naszej pracownicy. Zobaczymy jak ten... Jak się ruch zrobi, że tak powiem. Co nam tam? Ile ma... brakuje? Aha, dwie gwiazdki, no tak. No tak, bo w ogóle nagrywam ten drugi dzień w Simsach, na drugi dzień u siebie w realu. Ponieważ wczoraj jak nagrywałam, to mnie wyrzuciło z gry. No i cóż, troszeczkę się zdenerwowałam na Simsy i powiedziałam, że nie. A szkoda, bo wiecie co, miałam tyle energii do nagrywania. No ale niestety, gra znowu ma jakiś problem. Dlatego trzeba uważać i często zapisywać ją. Ale bardzo chciałabym po prostu skończyć już ten biznes. Dlatego mam nadzieję, że mi się to uda. Już niewiele nam brakuje, jeszcze tylko 5 poziomów. I koniec, po prostu koniec. Beata będzie miała wszystkie przedsiębiorstwa. Jeszcze muszę sprawdzić jej poprzednie, czy one wszystkie na pewno są na dziesiątce. Bo to różnie z tym bywa. Używam po prostu jak mi się gra zacina, to mi serce staje w miejscu po prostu. Masakra. To jest zbyt stresujące dla mnie. Zaraz mi się pewnie wyłączy kraj, to chyba do zła. Ale wyjęłam sporo modów, żeby tylko to nagrać. Stawiam takie najważniejsze.
właśnie dotyczące wyglądu Beaty. Ubrania zostawiłam włoskie. No i te ze zwierzaków, co mam. Żeby w sklepie niczego nie brakowało. No ale nie wiem, czy to mi pomoże. Mam nadzieję. Ja tylko chcę to nagrać w spokoju i potem już mieć to w nosie. Już tak niewiele nam brakuje do finału wielkiego po prostu. No, 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 stój! Cholera. Kto tu przyszedł? A, myślałam, że to Wolfgang, ale nie. Chodź do kasy, Batka. No już tutaj nie minusuj mi Arkadia, tylko no. Weźmiemy sobie naszą kasierkę, może na popołudniową zmianę albo coś. A, i nie zmieniłam nadal tego, no tak. Ciągle zapominam. Zmienić sobie tej furtki, żeby mnie nie bali. W ogóle może jakoś inaczej tutaj zorganizować, to żeby ta kasa tak nie wyglądała dziwnie. Zobaczymy. No dobra, to wiesz co, może... Chodź, uzupełnij towar, chyba że ta pani coś potrzebuje. Nie. Weź, uzupełnij towar, bo to brzydko wygląda, zaraz będą cię minusować, że tego nie ma. Uzupełnimy sobie ładnie. Ja tu muszę coś z nimi zrobić, zobaczcie. Będą mi włazić. Chodź, pomóż najpierw temu panu. O, chcę drapaczek dla kotków. To idź mu pokaż, a potem chodź uzupełnij chomiczki. Tak ci kliknę, żebyś nie uzupełniała już całego sklepu, tylko tutaj. Czy ty też coś potrzebujesz od nas? Nie. Potem pójdziemy do pana Jerzego. Ale mi się dzisiaj klika. Wszystko co nie trzeba. Tu mamy godzinę 15:49. To już może wezmiemy kasjerkę. O, tej się nie podoba. No trudno. Po prostu to jest nie na moje najwy, moi drodzy. Jeszcze raz mi się gra przytnie, to wyląduje w jakimś szpitalu psychiatrycznym. Nie wiem, czemu ona się tak przycina. Nie ma ani wiedźmy, ani nic. No niepokoi mnie to bardzo. Co wy się tutaj obmacujecie, ej? Na dworze ktoś jest? Nie ma. W ogóle mało klientów. Niedobrze. Gdzie są moi klienci wszyscy? Halo. Co to za pustki mają być? Mamy dobre ceny i w ogóle rokuje mi 10 gwiazdek aż. W tym odcinku chyba nic nie ten. Nie osiągniemy. O, już wiem, czego nie zrobiłam. Chyba, że ja to zrobiłam tylko. A, zrobiłam. To czemu nikt na to nie patrzy? Walmy to. Postawmy to tu. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, zobaczymy. Nie patrz tam w ogóle, tylko chodź tutaj. Klientkę namawiaj. O, nasz dobry znajomy, facet czerni. Ja na ukrytę kopę, tam nie ma nic do kupienia. No już 20, kurczę, jakoś nie było dzisiaj zbyt dużego ruchu u babci. Tak słabo, powiedziałabym.
Liza. Czatek? Liza. Teraz się zaczynam czymś, jak już mam zaraz zamykać, nie? No pewnie, że tak. Ale gwiazdek mało nam dzisiaj przybyło, strasznie. No nic, Batka już jest zmęczona. Myślę, że trzeba zamykać. Zamknijmy już ten lokal. Pociśniemy sobie w kolejnym odcinku. Szósty poziom to nie tak źle, brakuje nam 7 gwiazdek. No i jesteśmy na plusie, więc jakoś dajemy radę. Zamknijmy lokal, ona niego już skasuje. A potem ją wyślemy do domu. Szybciej tam, Genovefa. Mogłaby się już nauczyć. To wyślij ją do domu. Wejdź z tego kibla. No. No i Bajatka sobie uzupełni towar, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Także do usłyszenia i pa pa!